A do połowy jest dev, to może zadziałać. Czy to będzie? Jest i runda! Hej, ja jestem Jules. Ostatni odcinek Irony versus Brązy wam się naprawdę spodobał, więc lecimy dalej serią Brązy versus Silvery. Odcinek jest nagrywany na live. Ja was oczywiście zapraszam na live. Teraz streamuję i na Twitchu, i na TikToku, i na YouTubie. Wiem, że Raja już mnie uwielbia, że będziemy się dać graficzki tych wszystkich platform. Ale jak coś wpadajcie, bo streamuję o różnych godzinach. Włączcie sobie powiadomienia, wpadajcie. No i jeżeli wbijecie po tym filmikiem co najmniej 400 lajków, to robimy Silvery versus Goldy, więc zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Pierwsza mapa to będzie Asa. No i dzisiaj ze mną Rea komentuje. Dzień dobry. Witam wszystkich, cześć, cześć. Julcia zinstalokowała Reynę, takie rzeczy się dzieją, słuchajcie, obecnie. Julcia zinstalokowała Reynę, no ja niestety kamerką trochę będę wam zasłaniać, bo ja mam na streamie tyle czatów odpalonych, że Rea, wkleisz tam moją mordę, tak jak wtedy Breach'a, będzie spoko, nie? No ogólnie defendersi nic jeszcze nie piknęli. Chyba się troszkę wstydzą. Aczkolwiek po stronie ataku są brązy, tak? Czyli w teamie brązów mamy Reynę, Sky, Cyphera, Jet oraz Omena, a po stronie Silverów mamy Cyphera, Sky oraz Omena obecnie. A nie na odwrót? To całkiem fajnie wygląda. Wydaje mi się, że może być na odwrót nawet. To się wytnie. Przepraszam, to w takim razie Silvery, czyli w Silverze Reyna zinstalokowała, w brązach nikt nie zinstalokował Reyny. Tak, mamy smoki, mamy flesze po stronie Silverków. W drugiej stronie wybierać. Może nawet więcej fleszy będzie, jeśli pikną to, co są. No mają. Słuchaj, mamy Cyphera, Gekko, Iso, Sky oraz Omena po stronie brązów, czyli lewej stronie po prawej mamy końcowo Reyna, Sky, Cypher, Jet oraz Omen, więc zobaczymy, kto wygra pierwszą grę brązy versus Silvery. Już w porównaniu do poprzednich gier można zauważyć, że pikują smoki. Tego brakowało w Ironie. Jestem ciekawy, jak to będzie z rozstawieniem, bo rozstawienie na mapie było słabe wcześniej, w przednim odcinku. Zobaczymy teraz, nie? Zobaczymy teraz. Okej, więc zaczynamy pierwsza runda. Zobaczymy, jak się tutaj rozstawią nasze osoby. Jeszcze się upewnimy. Tak, brązy są po stronie defensywnej, bo tam jest 11p, 111p. Widzę, że będzie jakiś dojazd mida, top mida. No, słuchaj, brązy. Czekaj, dobrze mówię, silvery. Przepraszam, silvery chyba będą podjeżdżać. A na to wygląda. Reyna ze spajkiem. To jest coś mądrego. To jest coś niekonwencjonalnego, tak? Reyna z... tak, ale jest trap na plecach. Coś nowego. Jest trap na plecach. Od Cyphera. Szanuję. Dobra, zobaczymy sobie. Instalok Reyna kupiła Keva. Też ciekawe, ciekawy wybór. No i ewidentnie mamy dojazd. Oberwała się, wycofała. Tak, tak, tak. Mamy ewidentnie dojazd na as. Tutaj widzę, że będzie jakaś walka z Cypherami. No, Reyna z pierwszym fragiem, aczkolwiek Mru nam prawie sobie poradził. Julcia prawie dała, właściwie dała radę. Cypher prawie dał radę pokonać. No Julcia ma tylko 5 HP, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie zaraz. No i tak naprawdę są rozstawienie, no i tutaj już naprawdę widzę sobie rozstawienie na posplancie. Wszyscy grają w sajcie, nikt nie gra w mainie, co może być błędem, co właśnie wykorzystuje 11p zresztą. Oraz placek! No, fakt, że wszyscy, no i został z 5 HP przeciwnik. Patrzy się w ziemię, szuka przeciwnika, no i zdefowany jest Spike. No tutaj trzeba na pewno pochwalić Julcie za 4K na Reynie, aczkolwiek dużym minusem jest na pewno to, że wszyscy zagrali w sajcie. Ponieważ to, że wszyscy zagrali w sajcie, no to byliście w jednej kupie wszyscy. No i się to skończyło, jak się skończyło, nie? No na pewno szanuję za tego trapa ponownie na plecach, bo na ocenianiu klipu widziałem wiele razy Cyphera, który nie dawał po prostu. No, mafia sprawdza sobie B-maina i mają tak naprawdę całą pełną informację na temat tego, że pod B nikogo nie ma i że ponownie jest dojazd na A. Jak widzimy ekonomię. No, z jakiegoś powodu strona atakująca, czyli strona silverów, w połowie coś tu się stało z tym ekonomią. W połowie kupili, w połowie nie kupili. No, ta ekonomia może się bardzo szybko popsuć, jak tak dalej pójdzie. Widzimy, że jest Ares. Rap. No, Ares może tutaj podziałać. Ale to jest broń często grana na wyższy standard. Absolutnie nie. Oj, widać te problemy w biegu. Oj, oj, oj. Ale zmiana broni, ładnie, ładnie. Tak, tak, Rainkick zadziałał. Oj, niestety się nie udało, 111p z fragiem. No ja tutaj jestem faworytem 111p po tym ocenianiu klipów z tobą. Jestem po prostu ciekawy, co zrobi, bo naprawdę pięknie zagrał wtedy. I liczymy na jakąś fajną akcję również. Okej, okay, poleciał wilk, mają sporo informacji, to jest 2 versus 4. No ten taki pseudo
tym pseudo kupienie w drugiej rundzie może jednak się popłacić drużynie atakującej. No chyba, że 111 pepo robi. No niestety ammo brakło, ale zabija. Czy to będzie pierwszy ace? I to już w drugiej rundzie? O mój Boże. Na raz. O mój Boże, brąz. On to robi. Nie! Nie! Nie dostał jeszcze! Boże, strasznie blisko było. Ale naprawdę nice try. Brązik prawie wykraczował rundę. Naprawdę dobra robota. Naprawdę piękne wyjście przez smoka. No fear, kompletnie tak, no fear. No fear. Szkoda, że Cypher nie był obity, bo jeszcze zdążył wyciągnąć tę broń i strzelić w niego, nie? Ach. Jeszcze zadał mu obrażenia. Ach, tak, w głowę, Zdążył. Tak. Och, nice try, naprawdę nice try. Jak mamy ekonomy? No raczej wszyscy grają fulla po prostu w tym momencie. Widzę, że jest... O, kombują się z Iso, patrz. Iso czeka z undercutem, którego puścił na nich. No i tu miał być jakiś do... O, jaki skan! Jezus! Aż mi się ciebie szkoda zrobiło. Okej, okay, Gekko walczy na midzie. Cypher drużyny defensywnej ustawił się zupełnie inaczej. Ja na pewno chcę pochwalić Gekko za puszczenie fajnego flasha do góry nad sobą, bo mógł go po prostu z powrotem podnieść, był to przemyślany flash. Jest to bardzo na plus, nie? Przemyślany flash jest zawsze na plus. Oj, mafia z fragiem. No, Hubo jest w sytuacji klaczowej, niestety jest bez ekonomii. No na pewno już tutaj duży minus to po obu stronach gdzieś ta ekonomia nie gra. Jedni kupują, drudzy nie kupują, jedni grają, drudzy nie grają. Tak, to kwestia trzeba się dogadać. Tak. Jeśli forsujecie, to jest okej, jeśli forsujecie wszyscy. Tak. Jeżeli wyzerowujecie się z kasą do zera, no to przecież wszyscy się wyzerowali po prostu, nie? Tak, tutaj teraz mamy znowu, nie możecie zagrać takiego pełnego fulla wszyscy, no bo były te problemy z ekonomią. Zgadza się. No na razie silvery wygrywają z wynikiem 2-1, ale wydaje mi się, że to może być bardziej wyrównany i ciekawy mecz w porównaniu do tego, co było ostatnio. No po prostu Irony dosyć były miażdżone, chociaż tam z czasem trochę lepiej sobie radzili, ale tutaj może nie będzie aż widocznej tak dużej różnicy poziomu, chociaż może się... Co za dziwny dźwięk się zbugował? Jakiś dźwięk mi się zbugował z Valoranta. Dzięki jakiejś umiejętności mi się zapętlił. Ja tutaj pragnę zauważyć, że dużo lepiej widać gameplay z strony Cyphera atakujących. On daje info, on gra pod te informacje, podczas gdy nasz Cypher defensywny po prostu się wywalił na midzie. Pikował. No, Cypher pikuje, z Cypherem trzeba defensywnie grać, no nie można pikować, no bo to się trapa i brak sprawdzenia najważniejszej pozycji tak naprawdę na B-sajcie. No, na pewno Mafia mógł zmienić pozycję po tym fragu. To, że stał w tym samym miejscu, to było oczywiste, że dostanie po prostu P-fajera. No i zobaczymy, co czy Gekko sobie poradzi. Oj, problemy. Królik próbuje plantować, czy da radę? No Królik wygrywa. No kolejna close runda dla brązów. No ponownie brązy ledwo przegrywają tę rundę, nie? A silvery ledwo wygrywają, więc... Niesprawdzenie tej części, tej tylnej części side'u to jest błąd, na który silvery już powoli powinny... Nie powinny sobie pozwalać. Słuchaj, mi w diamencie czasami nie sprawdzają. Wiesz, wchodzi dwóch w sajcie, dwóch duelistów, wchodzę z plantem, okazuje się, że chłopiec na backside mnie nikt tego nie sprawdza. Nawet jak gramy duo, tak się dzieje, czy tam zdarza się, ale nie powinniście tak robić. No nie powinniście ogólnie, tak. Oj, ulcik ISO złapany. Zobaczymy, placek versus Sky, no Sky wygrywa ten pojedynek. Będzie flashek, jest i flashek, nikogo nie wykryło wejście, counter flashek Otomena. Ej, nieudana próba wskoczenia. Ten flash jakoś kogoś wykrył. No tutaj ponownie możemy zobaczyć, że ludzie tym Aresem grają, nie? To jest ciekawe, kurde. No wyższych lajów w ogóle się Aresa jest... nie widzi. W ogóle, nie? A tutaj... Był jeden taki moment, kiedy zbuffowali Aresa, gdzie on był grany faktycznie, nie wiem czy pamiętasz. Ale potem wcale. No tak, jak się pojawiło. Ciekawe to jest. Okej, okay, będzie okay, ult side, chyba. Side A zaplantowany, zajęte, leci Omen z tej strony. No już 1v4 jest Omen. Mój faworyt, jak już mówiłem. Zmę do niego mocno trzymać kciuki. Ajajaj, no nice try. No na słuch fajnie zagrał, no ale nice try, nie udało się niestety.
tak, tu jest fajny mindset, jakby ten gameplay jest mądry, ale brakuje tego czasami tego spokojnego aima. Ale spokojnie, zdarza się też później. Jak najbardziej. Dobra, co teraz będzie robione? Czy to wawsze? Rozumiem, zdarza się Cypher. Czemu enemy Cypher się w ogóle nie rozstawia? Aha, on idzie na side B. No, zauważ, brakuje że mi... Silvery się komunikują. Nie wiem, czy słyszysz? Pingują sobie, że tutaj. Widziałam, że... Ja mam chyba wszystko zmutowane. Chociaż albo może widziałem, nie jestem pewien. Pingują sobie, z tego co widzę. Omen również kiwał główką komuś, więc na pewno to po sobie mówili. Och, Shiga muszę wypuścić. Rozumiem, Ari ruje, rozumiem. Ari to Ari. Anyway. No ponownie, kurczę, Cypher po defensie się po prostu nie rozstawia. Za bardzo. Nie ma żadnych setupów. A te setupy nie na Cypherze. Informacje po prostu pikuje. Tak. Te setupy na Cypherze to jest taka podstawa gry Cypherem, bez nawet podstawowych, prostych setupów nie ma co grać, bądźmy szczerzy. Chyba, że nie kupił tych trapów, bo miał sobie broń. Miał wszystko, ej. Tak, sprawdziłem. Bo go obserwowałem akurat. Nic, mamy plant na sajcie B. Teraz kolejne to stosunkowo łatwe wejście. Mhm, no bo kurczę, wiesz, Cypher się nie rozstawia, mają... Mogą sobie wejść. To jest niestety problem, aczkolwiek dwóch gra backside, no tutaj zagrało trochę teamplayu, no na razie jednak widzimy, że Silvery... Ma szansę? Nie ma. Oj, nice try. No jednak Silvery pomału zaczynają miażdżyć brązy, ale może się to jeszcze zmieni, bo no naprawdę fajnie grają, ale czegoś tu brakuje, żeby jednak te rundy doprowadzić do końca, nie? Cypher w niskich rangach to jest bardzo, bardzo silna postać. Prawda. Bo jeśli nie macie jakiejś umiejętności, które potrafią te trapy gdzieś tam od wewnątrz rozwalić, to bardzo ciężko na ten side wejść. Jeśli gracie tymi pułapkami, jeśli gracie tymi smokami, to jesteście po prostu takim wrzodem po prostu na tyłku dla atakujących, a tutaj tego nie prawda. Ma, tutaj brakuje. Prawda, no patrz, ponownie Cypher kukuje i po prostu ginie. To nie jest dobra gra Cypherem. Grać na informacje. To by bardzo pomogło drużynie. Bardziej tak, niż tak. Spikowanie i nawet kill. Prawda. Za wywalenie się. Nawet jakby to było trade, 1-1. Tak, wiesz co, jestem ciekawy, jak za to będzie silverowy brąz. Silverowy brąz. Silverowy Cypher. Silverowy Cypher po obronie grać, nie? Czy zobaczymy jednak takim, te rozstawienie, czy nie? Takim platynowym brązem. Utożsamiam się z tym, co mówisz. Rozumiem. Rozumiem. Znowu omen w sytuacji klaczowej. No! 111p znowu pokazuje klasę z trzema fragami. No ta Jet już noży nie ma. Leci bardzo ładny flashek, naprawdę świetnie gra. Do połowy i pik. To jest coś, co ja bym zrobił. Oj, i tak by nie zdążył. Nie zdążył, tak. Nie zdążyłby i tak, ale naprawdę nice try dla 111p. Myślę, że jakby 111p został takim dowódcą tej drużyny, dawałby lepsze kole, to myślę, że mógłby podciągnąć tę drużynkę. Mhm. Zgadza się. O, zaczął się rozstawiać, okej. Okay. Uuu, mamy dwa trapiki. Pytanie, czy ten trapik na Gosie da lepiej postawić, tak żeby się go nie dało zniszczyć. Trzeba byłoby wejść, trzeba byłoby jakąś umiejętność zniszczyć, ale i tak... No i patrz! Raz dał tego trapa! Nawet nie idealnego! I nagle są dwa fragi! Dla brązów od razu. Od razu są! Trzy fragi, jak to dużo, cztery fragi! Praktycznie rundę wygrali, tylko dlatego, że rozstawił trapa. Dokładnie, właśnie dlatego musisz... Ale ten drugi trap, ten na szorcie widziałeś teraz? Nie zwróciłem na niego uwagi. Omen po prostu przeszedł tego. A, no to za w ogóle nie był na żadnym poziomie, tak. Rozumiem, to się na stojaka sobie przeszedł. No, ale jakby... No, tego patrz, trapa o, da się postawić. Mierzy, tak. Ale tego trapa da się postawić tak idealnie przy ścianie, żeby go zniszczyć, to trzeba wejść lub zniszczyć jakąś umiejętnością. To jest ważna uwaga. Że można go postawić bliziutko przy ścianie. Ale tak jest ładnie, jest dużo lepiej. Zgadza się. Zauważcie, że oni po tamtym wejściu, po tym jak rozstawił się Cypher, oni już nawet nie chcieli chodzić na ten side A. Zgadza się. No, mamy ulta. Mamy ulta Gecko, który pędzi na mida. Wydaje mi się, że... Chociaż nie, ej, patrz, fajnie zrobił, że cofnął się z tym ultem, żeby go mieć z powrotem. Naprawdę Ognikowski bardzo fajnie gra tym Gecko i przede wszystkim myśli. Chciałbym go za to pochwalić.
No i czyżbyśmy mieli kolejną rundę dla brązów? Na to troszkę wygląda. Jest sytuacja 3 na 1, Julcie tylko została. Mają spajka, bardzo ważna informacja. Zobaczymy, jak ją Zgadza się. Oj, na pewno chcę pochwalić, że Julcie ma całkiem fajny crosshair placement. Momentami nie jest idealny, ale ogólnie jest fajny. Aimowo momentami nie wyrabia, ale widział? Siebie widział. Oj, ładnie. nice try. Chyba mamy problem. 111p wywaliło, no to jest typowa sytuacja, tak, typowa gra na brązach, silverach, kogoś wywali, no wierzymy, że wróci w takim razie. Taka sama sytuacja była na ostatnich nagrywkach. Irony versus brązy. To jest chyba typowe po prostu. No, miejmy nadzieję, że wróci, wróci po prostu. Zły ping, wywalanie. Tak, no, ciekawe, nie? Okej, okay, jest ewidentnie dojazd na side B. Chociaż tak próbują kogoś piknąć. Próbują kogoś piknąć, jestem Mafia ciekaw, czy ISO sprawdzą. Leci flash, bardzo dobry flash i sprawdzenie pozycji. No, offlashował trochę swoich, ale w końcu sprawdził tę pozycję. Jest i plant, no sytuacja 2 na 4, 2 na 5, 111p wrócił. Wrócił. O, jest i w grze! No i teraz 111p wygrywa tę rundę. To by było. Patrz, right click w tą Rainę. Nie sprawdzi. Aj, szkoda. Ale fajnie, że wrócił. Ajajaj, no 3 do 7. W tym momencie. Ale ładnie poszło w tej rundzie info. Poszło info ze strony side'u B, że jest tam jakieś podejście. Od razu zrotowali z side'u A. Więc to tak, się szanuje, bo widać, że między nimi jest jakakolwiek komunikacja. Zgadza się. Nie wiem, czy widziałeś komentarze pod poprzednim odcinkiem, ale ktoś z Ironu właśnie napisał, że szkoda, że nie było w ogóle komunikacji po ich stronie. O, a widziałem to, tak, że ktoś tam właśnie pisał, jak było Irony versus Bronze, że no Irony się w ogóle nie komunikowały ze sobą. Daj się komunikacji. Tymczasem Jurus mut. No, ale jak gadali tylko po rusku, to ja miałem ruskiego się nauczyć. No dobra, sorry, następnym razem wezmę szybko Duolingo i się nauczę. O mój Boże. Dobra, mamy sytuację 3 versus 4. Oj, silvery, strona atakująca, ciśnie mocno. Oj, Arevik z bardzo ładnym fragiem. Jak obecnie tabela się prezentuje. Na razie Julcia top fraguje, no i mamy 3 do 8, no 111p niesie swoją drużynę, a po stronie silverów Julcia niesie swoją drużynę. No nie dziwię się, no jednak gra tą Rainą Ego Piku, jest instalowała Rainę, przypomnę. No ja bym z takim instalokrainą chciał grać, tak, jak ona, no. To prawda. No ale wiadomo, jak to wygląda zazwyczaj. Ale patrz, okay, kombinuje no z tym trapem, myśli nad jakimś. Tak, stara się, ale tam właśnie tak, teraz widzisz, teraz chcę tak. O, nie, tego nie rób znowu. Nie. O! Jest okej! Było okej. Jest okej, mordeczko. Poleciał w górę, wiesz? Aha. Jest dojazd mida oraz coś tu, bo mamy lurkującą Rainę. Lurkująca Rainę. Ważna rzecz, patrz, puściła flesza. Oni tego nie zobaczyli, nie usłyszeli. Tak. To jest ewidentnie dojazd na side B, no a mamy lurkującą Rainę. No i 3-9. Klątwa 3-9 dla brązów da zwycięstwo. Zaraz się zresztą dowiemy. Dobra, jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi Silver po stronie defensu, Cypher. Jestem ciekawy. Jestem ciekawa tej różnicy między innymi w tym rozstawieniu Cyphera. O! Już widzę tego trapa, o którym mówiłem. Patrz, próbuję go postawić. Już tak, to jest... Tak. Prawie idealny. To jest to, o czym mówiłem. No proszę, no już widzimy znaczącą różnicę, czyli fakt wyuczenia się pewnych setupów. Coś po czego po stronie atakujących nie było. Te trapy na plecy, nie wiem czy widzisz. Tam poleciał trapik. Jest i trapik, jak najbardziej. Ej, jaką Cypher ma kampę? Okej, dobra, jestem ciekawy, czy to wyjdzie. Czy coś z tego uda się zrobić. Nie, no Cypher jeszcze może lurkować, jakby tak, spoko. Jeśli byłby wystarczająco cierpliwy, to ma szansę to działać. Tak. Reina lurkowała poprzednie jako atakujący, więc to zobaczymy, prawda. Zobaczymy. No jest wejście, okej, minus, jakby, patrz, zatrzymali się na lajnie nagle. Dwóch się w mainie, zatrzymało dwóch na lajnie. Cała drużyna przeciwna zdążyła zrotować. Nie, po prostu
bali się wejść. Tak. Został sam Cypher, no bali się wejść, nie było tego wjazdu. Weszło dwóch line'a, zatrzymali się w tym line'ie, dwóch się zatrzymało w main'ie. Nie było zajęcia site'u. To zajęcie co najwyżej zrobili krok do site'u. Ale tylko krok, nie weszli w niego. Nawet pół kroku. Zatrzymanie się w tamtym pozycji jest bardzo złe, to jest najgorsza pozycja. Gdyby tam decyzja. Była Killjoy, no bo to zdarza się, tak? Ten trafik tam na Killjoy, a tu nie było żadnej Killjoy. Tutaj trzeba było wjechać twardo. To prawda, trzeba było wjechać twardo. No mamy 3 do 10 w takim razie. Dla... Oczywiście wygrywają silvery. Tam trapa stawia troszeczkę za wysoko. Na poziomie głowy na kucaka najlepiej stawiać. Ale ten trap mnie ciekawi, nie wiem jak on go postawił. Ale nie na stojaka. On... Kurde, nie, postawił to na kucaka czy na stojaka? Nie jestem teraz pewien. Kucaka, wydaje mi się, że na kucaka. Dobra. Fajny jest ten trap. Podoba mi się ten trap. Tak, ten trap jest ładny. Taki nieoczywisty. Okej, widziałeś tą klatkę? Fajna klatka, fajne wejście. No ten Bucky na Cypherze może zdziałać cuda. Mój Boże, jest i działa cuda. Uwaga, mrunam, z Bucky działa cuda. Nice try, Scott. Spajka miał. Lucky. Naprawdę dużo zrobił, mamy sytuację 3 do 2. Z brązy mogą wygrać tę rundę. No ekonomia ponownie, jak widać, jest taka wymieszana strasznie. Plany Ludek uratował się z Moshiego. Na całe szczęście. Nie jestem pewien. No i nice! 111 P wygrywa i jest runda czwarta dla brązów. Liczymy na comeback. Tak, piękne zagranie teraz ze strony Cyphera. Bardzo ładnie, spokojnie zagrał. Tak, to prawda. Próbuję go znaleźć teraz. Gdzie on jest? O! A, to jest Battle Passa. Okej. Kiedyś tam, bardzo dawno temu już było. Już dawno temu w Battle Passie było. Fajna jest ta koska. Okej, jest jakiś dojazd po stronie defensu. Bardzo fajny dojazd zrobili, ale Ognikowski z dwoma fragami i ratuje sytuację. Poleciał flash górą. Naprawdę mi się strasznie podoba gra tego Gecko. Po prostu fajnie gra, fajnie rzuca flesze. Widać, że się po prostu nauczył. Że pooglądał może jakieś poradniki, może sam pokombinował. To widać po prostu, nie? Od razu to widać. No i sytuacja 2 do 1 i może to być 5 do 10. A tutaj silverowy Omen znowu dawał pingi, gdzie słyszy przeciwników. Bardzo fajnie, no i Mrunam z fragiem. No Mrunamowi lepiej idzie z Cypherem po ataku niż po defensie ewidentnie. To jest ewenement. To prawda. Z góry jak ja gram z Cypherem, to nie mogę się czekać defensu, nie? Tak, tak. No, a to coś takiego. No nieźle. Ognikowski się zastanawia tutaj, gdzie jeszcze iść. Chyba jeszcze się ugadują. Czy jednak chyba jeszcze nie się chcą ugadują, pod no, A. No, no. Cały czas wchodzili teraz w B. Zobaczymy, jak pójdzie im po stronie A. Tam Cypher z trapami. Tak, tam Cypher z trapami. Może być ciężko. Pytanie, czy zdążył ustawić? Zdążył. Ustawił trapa. No i teraz pytanie, czy ten trap zdziała cuda. Ognikowski ponownie górą rzuca flesza i rzuca go tak, żeby ponownie móc go podnieść. No, po prostu uwielbiam grę tego... A, ten... To gdzieś tam wleciało, ale no... Kurczę, po kolei wchodzą w tego... Okej. I właśnie błąd. Dlatego te trapy są tak istotne. Tak, to raz, a dwa... Co można doradzić takiej drużynie atakującej, kiedy są takie chamskie trapy? Cyphera, a kartoflany! Ludek robi ace'a! Pierwszy ace na dzień dzisiejszy. Piękny i z piękną pomocą na Cyphera. Brawo, zgadza się, Cypher MVP tego ace'a absolutnie, jest 5 do 11, ale tak, w momencie kiedy jest tutaj trap, trochę się powymądrzam i sobie wchodzicie, no to okay, tak, kogo macie, moment, śmieję się przez to, co powiedziałaś. Okej, więc tak, Gecko ma Wingmana, mógłby puścić Wingmana, może by wszedł w tego trapa, jeżeli by nie wszedł w trapa, no to w tym momencie mają Sky mogłaby po prostu podskoczyć tak, żeby wejść w tego trapa i w tym momencie wy wchodzicie w tego trapa i niszczycie tego trapa, albo po prostu duelista się poświęca, wchodzi pierwszy, zanim wchodzą wszyscy, jedna osoba jest od niszczenia trapa, więc pierwszy, który wejdzie w trapa, niszczy się tego trapa, może się uda, że nie zginie, a jeżeli zginie, to już trapa nie ma, w czwórkę wchodzicie, jest frag za frag, wygrywacie rundę i macie wygraną rundę! Tak niewiele, a tak wiele jednak. Uwaga, minął się.
Dobrze, bardzo dobrze zadziało. Szybszym refleksem. Oj, tutaj małe problemy. Last player standing. No ale dlatego chciałbym powiedzieć, że na niektórych mapach... Kartoflany! Nice! Że na niektórych mapach, na przykład Race, na przykład na Ascencie Race to jest must have. Na Ascencie prawie zawsze gra Cypher. Kartoflany został MVP w tym momencie. No i pięknie. Ale właśnie, co chcę powiedzieć, to że Race musi być na przykład na Ascencie, bo na Ascencie prawie zawsze jest grany Cypher. A Race może sobie te trapy Cyphera zniszczyć z naczelem. Po prostu z naczelem, nie musicie kombinować, z naczelik i nara, wiecie o co chodzi. Warto to też, można to kontrolować umiejętnościami. Bridge też da radę czasami poniszczyć. No ale Race tutaj jest taka pewniejsza w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o to niszczenie trapu, bo jeszcze ma nade, to też zależy o gameplay, nie? Bo Bridge nie atakuje, więc... No ale wiesz, mówimy... Może też grać dobrze dualistą. Jeśli nie czujecie się dobrze duelistą, no to być może za takim... Ale wiesz, jeżeli chodzi o team comp, no to Race na Ascencie to jest maska po prostu. To jest Cyphera. Chodzi o team comp. Nieważne, kto nim gra, to chodzi po prostu o team comp. Tak, to w ogóle jest dobra mapa na Race. Ewentualnie Sova, który też jest tak genialny. Może wiesz, to będzie runda, jest 1-1 i jest to runda dla brązów! Ale tak, walczą, jeszcze... Walczą do samego jeszcze... końca. Tak, jeżeli na przykład nie macie Race, to na inicjatora może wejść na przykład Sova. Sova może shock dartami niszczyć trapy Cyphera, na przykład też polecam. Więc warto też, jak nie w tę stronę, to może w tę stronę pójść po prostu. Sova może skanować, Sova jest świetny na Ascenta, Sova będę polecać. Tak, no zresztą mamy pamiętasz tą grę, ISO. Jak mi poleciłaś. Tak, o, pamiętam. Może kiedyś będzie na YouTubie. Więc mamy chyba będzie instant ult. Ulta ISO. Mhm. Jeśli rzuci go tak, to rzuci go dobrze. I rzuci go idealnie. No i pięknie złapał. Miał spike'a i ten spike leży. I zresztą zabija. Piękny frag od placka. Okej, okay, ja wróżę dobrze te... Oj, oj, tutaj... Co to? Piczek w trapa, ale to nie pomogło. O, jak w biegu! Co jest? Jaką pozycję Mrunam miał? Jezu, w tej rundzie się tyle zadziało. Czy to będzie ostatnia runda, czy jednak Ognikowski to wygra sytuację 1-1? Przy czym Cypher ma info. Cypher ma info, a Gekko ma swojego Wingsmana do planta. No jestem ciekawy, kto to wygra, ja wierzę, nie? Trzymam mocno kciuki. Ale patrz, tak... on się nie poddaje, on do końca no, patrzy, co jest no. grane. Ja bym już zrotowała, ja bym... O! Gekko... No way! A tak tylko jeszcze chcę powiedzieć do tego, co mówiłaś, że warto pamiętać, żeby wygrać komfort z pikami, ale właśnie czasami można różnych agentów pikować, no i niestety Ognikowski tego nie wygrywa. Twarda psycha. No GG, naprawdę dobra robota dla wszystkich, fajnie się grało, zobaczymy jak na bandzie pójdzie brązom i silverom. Myślę, że zamienią się drużynami, że... inaczej zaczną. Tak. MVP został kartoflany Ludek z 24 fragami, 5 first bloodami. Później była Julcia, 23 fragi. Musicie sobie te tabele zobaczyć, a my lecimy z drugą mapą. No słuchaj, Julcia po raz kolejny z instalokiem. Moja kamerka zasłania, ale ponownie zinstalokowała Reynę. Kartoflany, się zastanawiam znowu nad Omenem. No dobrze, grał fajnie tym Omenem, szło. Tak, oraz 111p również z Omenem i również grał naprawdę fajnie Omenem. Tak, tutaj myślę, że te piki mogą się sprawdzić, jest ponownie Cypher w drużynie, tak, jest Cypher piknięty. Też mocny pik, zwłaszcza na side B, na bindzie. Zgadza się. Mamy smoki, mamy duelista po stronie silverów, po stronie brązów jeszcze nic. Czyżby był Yoru po stronie brązów? To ja chcę zobaczyć! Yoru na bindzie jest dobry. Nie lubię grać Yoru, ale Yoru na bindzie jest naprawdę dobry. I jest Bridge! Jak Yoru, Sage. Ja wierzę, mocny w brązy. Team. Mają mocarny team. To jest team, który może namieszać. Kurde, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Więc tak, po stronie defendingu, tym razem po defendingu zaczynają silvery. I mamy tam Cypheria, Omena, Neon, Sky oraz Reynę, a po stronie ataku, czyli po stronie brązów, mamy ISO, Sage, Yoru, Breach'a oraz Omena. Wydaje co z tego wyjdzie? Gdybym była Silverem i wiedziałabym, że będę bronić, to wzięłabym troszeczkę bardziej defensywne postaci niż sam Cypher i ewentualnie Omen.
No, Sage na bindzie może bardzo brakować. Sage na bindzie jest dobra, po pierwsze boosty, po drugie po prostu ta mapa jest ciasna, więc można wiele pozycji zblokować. A po trzecie, po ataku Sage'uwa, w szczególności w takich rangach, to jest game changer. Wchodzicie sobie na A-side, blokujecie większość site'a i po prostu plantujecie, nie? Więc jestem ciekawy, jak sobie poradzą po ataku, bo brak tej Sage może naprawdę dużo zrobić. Właśnie zobaczymy, czy Mru nam tą swoją sojeczkę wykorzysta. Teraz będzie miał szansę. Ma już Spike'a. Sage'uwa ze Spike'iem wzorowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ognie okay, pomału sobie po to są pod ba. Bridge. Pod ba. Powiedziałem B i A jednocześnie. Pod ba. Podchodzą pod ba. Jak ja coś powiem czasami. Okej, Mru nam wchodzi. Może kiedyś zrobić taką kompilację. Poproszę. Jak zaklęć. Tak, jest ściana, jest plant, tylko trzeba backside zająć, który nie jest zajęty. Aczkolwiek Neon nie sprawdza pozycji, ginie, 111p z drugim fragiem, wchodzi w trzecim fragiem, 111p mijaszczy ponownie. Ajajaj, one by one pikują, o nie, to się jeszcze źle może dobra, uff, udało się. No nieźle, już no grubo tak, Silvery miały szansę. Wszyscy się tam zebrali, mogli tak wyjść razem, ale spanikowali totalnie. Tak, no i nie było też tej takiej obrony bardziej na blisko. Wszyscy backside, plecy, no po prostu odpuścili side, a ten retake był wykonany po prostu słabo. To ja trzeba szczerze powiedzieć. Że Nafi, a Kajoru. Ja widzę, że dzbanuszki szczęścia są zniszczone, bardzo dobrze, cieszę się. Ważny element. Każdego binda. Najważniejszy. Ej, Sky będzie sprawdzać sobie pozycję. To jest dobre, nie? Żeby sprawdzać instant pozycję, tym bardziej jeżeli wiesz, że przeciwnicy zawsze jakąś pozycję pushują, nie czekają, no to sprawdzasz pozycję od razu i to jest super, nie? I naprawdę wiesz sporo. Joro z tepekiem. Bruna ma fajną pozycję, niestety ginie kartoflany Rutek już z trzecim fragiem. Ponownie... Joro puścił klona, więc wie, że tu jest trap. Podobnie ta ekonomia jest troszkę dziwna, nie? Jedni grają, drudzy nie. Cholera wie, co się dzieje. Zero takiego dogadania się. No i Joro, musisz to wygrać, ponieważ, kurde, z reguły to jest jednak tak, że w momencie, kiedy wygrywasz pierwszą rundę, to jednak drugą też wygrywasz, a tutaj zniszczona możesz zobaczyć... kamerka, kill. Oj, ten tepek. To może być dobre. Pod warunkiem, że uda mu się wziąć. Tak, ale patrz, Reyna patrzy trochę źle. Reyna nie patrzy wybitnie, jak złapie dobry timing. Chociaż chyba nie złapie dobrego timingu. Oj, to blisko było, szansa. 22 HP zostało. Dobra. Naprawdę najstrej, ale dbajcie o ekonomię, proszę. Się napiję kawki. Dźwięk z Minecrafta, wiesz co. Jaką fotkę tym razem byś chciał? Wiesz co? Truciznę. Znowu? No. Smakowała ostatnio. Dobra razem. Była, no. No, no wygrałem po tym rankedy Valorant. Nie będę musiała dużo się starać. Skopiuję i wkleję. Dobra, anyway, wróćmy do gry. Jest szybki dojazd z site'u A. Neon fajnie zagrała, że zrobiła tego counter. Ale po prostu, że stunowała. Na side B. Czy jak na sajcie B, kiedy mają Cypher'a? Kiedy tam jeszcze Cypher, no dziwne zagranie. Gulcia naprawdę dobrze aimowo gra, ale czy się uda ognisko? Ognikowski okazuje się być lepszy. Okej, okay, Mafia jest oznaczony. Ognikowski z kolejnym fragiem, bardzo ładnie. Czy żeby to była runda za rundę w tym momencie? Na to pomału wygląda, że to będzie runda za rundę. Ci zbugował teraz dźwięk. O, też miałem wcześniej jakieś umiejętności. Dźwięk ISO, wiesz? To jest dźwięk... A nie, miałem na Sky ISO wcześniej. Oho, w sensie no. Patrzyłam na Sky, ale ona dostała dźwięk ISO. A, okej. Okay. Jaki ładny frag, placek, pięknie. Może właśnie no odkryliśmy mamy... bugę. Może. No i słuchajcie, mamy rundę za rundę, a wszystkim zostało low, w trójkę mieli low HP, nie? Więc... No, na razie brązy wygrywają. Sky to słyszy, wiesz? Chyba nie, mi się wydaje, że to jest tylko na obserwatorze. Okej, okay, dojazd szybki, a ponownie znowu grają w trójkę na B z jakiegoś powodu. Szanowni, Julcie odcięta smokiem, odcięta slowem. Ten smoke za wysoko. Mają szansę. I flash za wysoko. Oho, ale powiem tak. Placek, placek, no nie.
Kurczę, dziwna ściana, że do łazienek, a nie do sajtu. Byli pewni, że w sajcie nikogo nie będzie. Ponownie zagrali za to silvery w 3B, kiedy był cypher tam. No tak, dziwne rzeczy się tu dzieją, nie? Ale Julcia, leci po MVP, no w poprzednim meczu jej się nie udało, więc może teraz jej się uda. Karta plany pomaga. Tak, zombam tym dźwięk, opisu. Faktycznie. Okej, okay, tak. I będzie frag, jest i frag. Dobra, więc mamy rundę za rundę po raz kolejny. Oni dalej pójdą. O, teraz idą w czwórkę na A, patrz. Ogarnęli, że oni A cały czas chodzą i poszli w... A nie, Neon tak. Powiedziała, nie, 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 chłopaki, ja idę Cypherowi pomóc. W tym wypadku to jest zły wybór, ale tylko dlatego, że wiemy, że oni szykują się pod A. No. Dobrze, ale lepiej, wróciła, nie? Cypher potrzebuje lepszej pomocy. On powinien sobie poradzić sam, żeby dać info i tak dalej. Tak, 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 to prawda. O, mamy fake TPK. To jest fajne. To mi się podoba. To mi się podoba, moi drodzy. Bardzo fajnie zagranie Joru, tutaj właśnie Joru powinno grać. Wiecie, z fragiem, oj, czy będzie problemy najma... Oj, no jest... dużo się dzieje naraz. Spike leży. Chciał sobie fantoma. Spike odpuszczony. No, Spike rotuje przez tego fake'a. Wracaj się z tym Spike'iem. Nie! Wziął Spike'a, powinien się z nim wrócić. Oj, problemy. Kto wygrał poprzednią rundę? Poprzednią rundę wygrali defendersi. No teraz. Tak, tak, tak. Teraz muszą brązy wygrać, że była runda za rundę, więc ja wierzę w ciebie, Breach. Oj! Perfekcyjny skan to mógł być. No. Ale go dręczy tymi ubiegami. Oj! Nie, słyszał to... go u góry, może jakieś fake info poleciało. Nice try. Nice może try. Słyszał, jak ona na początku biegła w stronę CT. Tak. Może. Nie, on się zastanawia, co zrobić chyba. Myślę, że poszedł kupę, albo siku. Powiedział, chłopaki, wracam zaraz. Na stówę tak było. Wiesz, jak tak biega, no to się wiesz, no, pije wody dużo. Żeby się podtarł tylko. Ta, no, mam nadzieję, że zdąży. Potem fajny filmik. Co boję się. Anyway, skupmy się na grze. Mruan z pierwszym fragiem i to jest ewidentnie dojazd sajtu B. Cypher ginie. Dlaczego Cypher pikował w momencie, kiedy miał trafy? W tym momencie przeciwna drużyna mogła sobie wejść do site po prostu jak do siebie, co dobry, zresztą też zrobili. Julcie może tutaj porobić. Dobry frag. Leci z overhealem. Bardzo dobra decyzja. Oj, tu mogą być problemy. Reloadzik. Dobra decyzja. Leci fleszyk. No i... w sytuacji 2 versus 1 niestety się nie udało. No close, close. Druga runda bardzo mądrze wygrana przez Hubo Bubo. Zobaczył teleport Fioru i poczekał ładnie, zaczęły się na ten teleport. Joru się tepnął, dobył killa, potem pięknie pomógł, zrobił jeszcze jednego killa. Bardzo ładna gra. Gratulujemy za myślenie. Bo mi się to na przykład nie zdarza za często. Więc jakby jestem z was dumny, tak? Jako streamer, jako youtuber, tiktoker, jako głowa tego community Julesowego, jestem z was dumny. Jesteście super. Fajnie, że myślicie. Fajnie, że ja nie muszę, tylko że wy myślicie. Dzięki. Jak wygląda sytuacja? Mamy po 3 ulty w każdej drużynie. Przy czym mamy Reza, bardzo silny ult. Mamy ulta. Ekonomia ISO, ataku jest bardzo taka. Taka średnia, taka wymieszana strasznie. Po raz kolejny. Oj. Dobra, wleciał frag. No ja myślę tutaj o... Ojojoj! Ognikowski pewnie nie chce używać ulta, bo ma po prostu tylko i wyłącznie spektra. Oj, na backside jest, backside nie jest sprawdzony, jest jeszcze jeden. Nikt longa nie poszedł, co było błędem. Zawsze trzeba zesplitować. Aczkolwiek dalej atak ma na tutaj. No masz szansę na placek ponownie w klaczu. No i niestety się nie udaje wygrać. 5 do 2 dla Silverów. Taką prośbę do was wszystkich. Jeśli macie w teamie Sage, która was healuje, daje wallę, nosi Spike'a, to coverujcie ją jak ona plantuje. Coverujcie ją. Cover to nie jest tak dużo dla was, a może jej uratować życie. To ona was wskrzesza, wy jej nie chcecie ratować? Nieźle. Nie mapce, no nieźle. Wy widzicie na minimapce kto gdzie patrzy. Jeśli widzicie, że ktoś patrzy te plecy, to nie patrzcie z nim. Pomóżcie tej Sage. Plus jeden.
No, łazienki ładnie sprawdzone, a tu będzie ewidentnie ponownie dojazd na B. No fajnie, gdyby Bridge sultował, gdyby Iso sultował. Iso już nie sultuje. Hej, tutaj zobacz tą sytuację. Oj, jest Spike. To miał być chyba fake. O kurczę. Dobra, więc no jest parę rzeczy, parę uwag. Przede wszystkim uwagą jest to, że w ogóle ultów nie używają, nie? Iso mógł lecieć z ultem, Bridge mógł lecieć z ultem. Te ulty się kiszą. Cię po prostu kiszą. Kiszą o górę. Fake zadziałał, ale zadziałał tak dobrze, że Julcia sobie pozwoliła na lurka. Więc też musicie brać to pod uwagę, że te fejki mogą skłaniać atakujących do lurkowania, do zachodzenia was od pleców. Tak, zgadza się i tutaj no myślę, że... Bo to Sage była z tym Spike'iem sama, nie? Tak, na tych plecach. Tak, to nie powinna sama tam być. W dwójkę powinno się holdować i taką pozycję, jak się robi fejka. Nie zostawiajcie Spike'a samego. Okej, widzimy pomału dojazd na side B. No tak bardzo lubię ten side B. Cypher już kogoś wykrył. Ja liczę wreszcie na wykorzystanie jakichś ultów, bo tych ultów w ogóle nie wykorzystałem, ale tym razem się nauczyli na błędach i poszli również longa. Daily dwie pozycje. Kartoflany Ludex Outlawa zabija. Outlawik tutaj zrobił. Oj, Outlawik tutaj zrobi dużą robotę. No jest ewidentnie rotacja. Chociaż? Może to była fake rotacja? Co tu się dzieje? Oj, no i niestety Placek ponownie w klaczu. Placek ponownie w klaczu, moi drodzy. Czy tym razem uda mu się wyklaczować? Szczerze, powątpiewam. Ale kto wie. Może zrobię jakiegoś magicznego no, klika. No niestety. Ojejku. Niestety, Bridge powinien chyba wychodzić z głównym teamem, z takim tym największym atakującym teamem. Tam, gdzie jest najwięcej osób, tam wydaje mi się, że powinien grać też Bridge. Który. No, tak. Który dałby tego ten wstrząs, dałby wszystkie swoje skille tak, żeby ten team mógł wyjść. To jest inicjator. On inicjuje tą walkę. Jaką komu on ma ją inicjować, jeśli gra sam? Dokładnie i kurczę, gdzie te ulty? Ja już od dobrych 5 rund widzę, że mają 4 ulty po stronie atakującej brązy, a nie widzę, żeby były w ogóle używane. Teraz mają fulla, grają fulla. Placek ponownie gra sam, ponownie mamy Bridge'a grającego samego tym razem skillem. Aczkolwiek Placek zabija. Kurczę, inicjator nie powinien sam grać. Piękna ściana, dobra ściana. Tak, tak, tak. Oj, oj, oj. No Julcia tutaj jest dużym zagrożeniem oraz chyba Bubo w tym meczu, to trzeba przyznać. Aczkolwiek... Oj, jakie problemy! Tutaj Neon zostało, momentalnie. Słuchajcie... O, niestety poleciał heal. Momentalnie problemy były. Się ta przewaga po prostu zmieniła. Zgadza się. No widać, że Silvery grają razem. To jest, powiedziałbym, że główna różnica w tym meczu to jest to, że Silvery grają razem, a brązy nie do końca. Nie zawsze. O! Oj, blisko. Oj, było blisko, blisko, Są takie momenty, nice, gdzie faktycznie brązy grają razem, ale jest ich zdecydowanie mniej w porównaniu do tego, jak grają silvery. Dlatego silvery tak miażdżą brązy. Myślę, że to też jest kwestia zrozumienia roli, jaką się gra. Tego, że duelista powinien chodzić pierwszy, że inicjator powinien z nazwy tą walkę inicjować. Zgadza się. Rzucacie flasha pod duelistę, pod swojego teammate'a, stuna i tak dalej, on pikuje. Sami też możecie pod tego swojego flasha piknąć, no ale jednak z reguły dobrze jest piknąć tak, i pod teamie, pod siebie, nie? Pewnie można grać Bridge'em jako duelistą, ale on się dużo lepiej sprawdzi jako pomoc dla duelisty. Zgadza się, zgadza się. A kiedy trzeba będzie, to przejmie rolę duelisty, na takiej zasadzie, nie? Tak, tak. Okej, mamy taki dojazd raczej pod łazienki ponownie. Jest gdzieś ta nadzieja, że poleciał łatwy plant. Oj, tutaj. Problemy, oj, tu się... Oj, Arevix porobił po prostu wszystkich. Ale patrz, Cypher usłyszał. Cypher został, przeczekał. Aha. No sytuacja jest... I on ma informację. Dobra, no Mruna musi zabić ten Sky. Niestety tego nie zrobił. Mafia dojeżdża side. Placek ma fajną pozycję, którą wykorzystuje. Flash, stun, masz wszystkie umiejętności, stary, użyj czegoś! Zabić zabił, ale miał wszystkie umiejętności. Ludzie, w ogóle za mało jest używanie tych umiejętności. No teraz wreszcie używa, ale na tą Neon też powinien coś użyć. Nie ma Ace'a niestety, ale no...
kurczę, brakuje mi zgrania i używania umiejętności. Może po tej stronie defensywnej będzie im łatwiej przez to, że będą grali w mniejszych grupach, bardziej indywidualnie, broniąc te side. Bo jednak atak prawda. Wymaga koordynacji. No to prawda, to prawda. To będzie kolejny mecz z klątwą. To jest pytanie, czy będzie 9-3, czy drużyna brązów poradzi sobie z atakiem. I... To trochę lampa ze strony Sylwera. Lampa, tutaj... przepraszam. Kamera. Na lampie ją zawiesił. No i fajnie. Oj, tutaj pod trapa razem zagrali. Ulcik fajny, ale rzucony krzywo, niestety. To Skype ciekawie gra, że ona się tepa i puszcza wilka. W sumie, ja sobie sprawdzę na blisko. To jest coś... Trzeba przyznać ciekawe. Sytuacje 3-3. No oj, okay, 111p może być bohaterem tej rundy. Trzymamy kciuki za Ace'a, jest szansa na Ace'ika. Są smoki, no w ogóle za to 111p zabił trzech, ale w ogóle smoków nie użył dla swojej drużyny. Kurczę. Ace'a już na pewno nie będzie, ale jest sytuacja 2 versus 1. No, bardzo niebezpiecznie, ale... Nice! Jest klątwa! Jest klątwa, po raz drugi, 9-3. Zobaczymy, jak sobie poradzą po defensie brązy, a jak po ataku silvery tym razem. Mnóstwo osób gra z Ghostem od Astry. To, nie wiem, czy to nie jest chyba najładniejszy z tych defaultowych skinów, takich, tych kontraktowych. No, jest ładny, jest ładny. Jak myślisz? Jest fajny, masz ja też lubię. Skina? Ja też lubię szeryfa i so, jest fajnie wygląda, podoba mi się kolorystyka z granicy. I Shorty Viper. Oj, tak! Ej, ja lubię też. Chyba Killjoy ma też short, jak się nie mylę. Zaczynamy! Atak, lurkująca Reyna. Czemu? To mnie ciekawi! Lurkuje Reyną, zabija zarąbiście, ale z jakiegoś powodu lurkuje cały czas. Jakby fajnie, że zabija, ale jak będzie. Ale tak jakby, wychodzi! Wiesz, wychodzi, ale w momencie, jeżeli by przeciwnicy. Jeżeli by przeciwnicy rozsądnie zagrali, to ona byłaby bez szans. Wiesz o co chodzi? Tak, co, tak. Co ze ściana? Chyba mi z pikiem rzucona. One enemy remaining. No jakby... No słuchaj, w kolejnych odcinkach będziemy pchnąć się w górę z rangami. No tak, no tak. Po prostu jestem ciekawy, czy w sensie na takim lurkowaniu tym Reyną można się przejechać z czasem. O to chodzi, nie? Że może to na tej randze jeszcze działa, ale potem to już może być coraz gorzej, bo ludzie będą bardziej ogarniać, co się dzieje na mapie i tak dalej. O, Reyna się zastanawia, komu spajka rzucić. Tak, tak, właśnie widzę. No tutaj nie ma safe, tutaj nie ma safe, to jest problem. No i ponownie ekonomia, patrzcie na... Okej, okay. Jakby Julcia... Okej, okay, dobra, ekonomia po stronie silverów jest fajna, fajne zakupy i tak dalej. Po stronie brązów... Ale zobacz, wyrzucony. Tutaj trzech gra, ale są dwa ghosty, mogliby sobie już szeryfa dokupić. Albo zagrać jakimś stingerem. Kurde, tak mi się nie podobają te zakupy. Julcia z fragiem, jest dojazd na side B. Czyli teleport i też wykorzystali to, że się Sage tepnęła na plecy. Jak najbardziej. No, wow, wow, wow! Już myślałem, że będzie strzał przez tego boksa! Oj, problemy i czy to będzie runda? Jest runda dla brązów! Pięknie ze strony Omena, drużyny defensywnej. 111p. Pokazuje, że dobrze zwyciężył to ocenianie klipu wtedy. Tak, tak. Utwierdzamy w tym przekonaniu swoją grą, no. Bardzo fajnie gra. Kolejna uwaga do Sage. W poprzedniej rundzie po prostu się tepnęła, po prostu. Sage, mogłaś wrócić do teamu tą Sage'ową? Można było wyleczyć teammate'ów, to są bardzo, bardzo ważne abilitki. Tak, takie pojedyncze rzeczy, typu heal, tu coś, tu... Zagranie bardziej defensywnie i bardziej myślenie, żeby supportować tę drużynę, ale kiedy trzeba, to się zabija. No, to potem się przekłada faktycznie na wygrane. Patrzcie, ile sytuacji zostaje, gdzie jest 1-1. I czasami te nawet 20 HP więcej potrafi wygrać grę. Zgadza się. Nie rozumiem tej ściany od Enemy Sage. Po raz drugi stawia taką ścianę i ona jest, no bądźmy szczerzy, beznadziejna. Po prostu. Jest. Mrunam, ale za to fragi są, ale za to fragi są świetne, więc... Chociaż nie, patrz! Ej, chłop utknął w tym, dobra, rozumiem sens tej ściany. Przeciwnik ma utknąć na dole. Ale bądźmy szczerzy. Nie!
jest to jakaś... Pokazał, że ta ściana jednak jest beznadziejna. Tak. W sensie jakby rozumiem, dobra, rozumiem teraz cel tej ściany, że jak ktoś zeskoczy z huki, to wskakuje tam, no ale jak Neon sobie mogła... w ten speedzie to przeskoczyła, jak byłaby Jet, Rise, to by sobie przeskoczyli. No nie wiem, nie jestem przekonany, nie uważam to za dobrą ścianę. Rozumiem już sens, ale nie uważam to za dobrą ścianę, ale trzeba pochwalić, że te trzy fragi ze Spektry były naprawdę dobre. Chyba, że to miało być na bejta. Nie wiem. Kto wie, co siedzi tam w głowie naszych kolegów. Dobra, czy to będzie dojazd na... to będzie dojazd na... A, widzę, że jest skrót. Wszystko wiedzą. I Reyna nie lurkuje. Tak, Reyna i nie wszystko lurkuje. Wiedzą. Mhm. To, że wszystko wiedzą, to może... O Boże, to może... zrobić fajne, tak dużo, aha. O mój Boże. Wiedzą o plecach, ale nie wiedzą, że jest tam aż trzech. Jest tam aż trzech. Oj, oj, oj. Bridge, użyj! Aftershocka, flesza, stuna! Śmiało, nie wstydź się. Warto użyć te umiejętności. Tak, patrz, tu mógł ze stunem wejść. Klatek z klaczem, zmiana nie. Zmiana na klatek. Skina. Nie wiem, czy miał ammo, czy nie, ale to mi wyglądało, jakby chciał skina po prostu w takiej sytuacji. Och, kurczę, no najstrajnie, najstrajnie. 11 do 5, ten mecz może się skończyć podobnym wynikiem. Mhm. Się wciąż pojawiają te błędy ze strony tych niższych rank, jeśli chodzi o rozstawienie głównie. Mhm. I przede wszystkim ze strony tego, jaka rola powinna czym się zająć. Mhm. Oj, no Mruna ma dużo informacji, no jest to pełen dojazd. Oj, problemy. Jakiego słyszałem, to ja bym sobie to zawalował, szczerze mówiąc, na jego miejscu od razu. Bym spróbował zająć jakąś lepszą pozycję, coś zagrać innego może, chociaż nie wiem, czy miał taką możliwość w sumie. Zależy, kto tam z kim na sajcie był, bo nie zwróciłem uwagi. No, aczkolwiek Hubobo bo z fragiem pierwszym, drugim, no już trzecim nawet! No przecież zabił Cyphera na longu, no i będziemy mieć chyba 12 do 5, chociaż Mafia z fragiem, może to być jeszcze wygrana runda dla brązów. Jeżeli Mafia zrobi coś magicznego, masz 70 HP, ale to może być wystarczająco. Reyna się już tutaj wycofała. Oj, niestety. Nie trzymała. Dobrze, że trzymała, dobrze zrobiła. Tak. Mamy punkt meczowy ponownie dla Silverów. Zobaczymy, czy uda się zrobić w takim razie comeback dla brązów. Czy jednak mecz się skończy ponownym zwycięstwem dla Silverów. No widać, Silverów. Że patrz, zauważ, że w tych rangach już tych rund jest więcej dla niższej rangi. Tak, już tak, zaczyna tak. się coraz bardziej wyrównywać. Myślę, że im dalej tak. będziemy w te odcinki iść, tym te wyniki będą bliższe i bliższe. Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. Na przykład platyna versus diament, coś czuję, że może być naprawdę wyrównane. Mm-hmm. Lub gold versus diament, też już czuję. No, albo zobaczymy, gold, nie? Gold, diament? Nie, gold, platyna? Gold, platyna, przepraszam. Ja myślę, że goldy ogólnie wygrają z platynami. I nawet myślę, że goldy zrobili... wygrałyby nawet z diamentami. Tak, tak, to jest pewne, nie? To jest bardziej niż pewne. Możemy kiedyś zrobić jakieś takie... zobaczyć, czy goldy są mocne i zrobić goldy versus, nie wiem, diamenty faktycznie, nie? Ej, jest to pikiem, bo tu się ładnie wycofała, poczekała na rozwój swojego teamu i pikuje znowu. Jest plant. Iso ma ulta, Maruna to jest ma granie ulta. Drużynowe. Tak, zgadza się. Ognikowski z fragiem. No, ja bym tutaj Ognikowskiemu radził raczej wziąć kogoś tym ultem. Ale gdzie on go puszcza? On go puścił w miejsce, gdzie jest najmniejsza szansa, że ktoś będzie. Ludzie zawsze się ustawiają łazienki short. No, łazienki short, przepraszam, lampy short. Mógł rzucić tak, że rzuci na właśnie shorta i lampy jednocześnie ulta, aczkolwiek czy to będzie wygrana drużyna, czy to nie będzie wygrana drużyna? 1 versus 1, 111p versus Julcia. Do połowy jest dev, to może zadziałać. Czy to będzie? Jest i runda dla brązów! Pięknie! To był chyba res w ogóle! O mój Boże! Piękne! Pięknie, gratuluję, dobre zagranie. 12 do 6, no comeback, to będzie, to jest dojazd, a na pełnej po stronie Silverów. Jest trapik na plecy. Jest piesek. Kamerka, okej, okay, myślałem, że postawi, okej, sprawił sobie na blisko, mają pewne informacje. Wyciu z ultem, oku, bo z fragiem, no niestety tracimy 111p, bohatera, ewidentnie bohatera wielu rund dla swojej drużyny. Patrz, ma też ulta. To no, placek.
Ale placek... No, chyba, że się potężnie wywali. No właśnie, tak z tego ulta niechętnie korzysta, nie? To trzeba przyznać. I Sejdżuwa w klaczu. No i Sejdżuwa w klaczu, 1 vs 4, chociaż oni go piką one by one, najgorsze co możecie zrobić. No bądźmy szczerzy. Chciało się widzieć takie sytuacje, że albo mój team zraszował one by one, albo kogoś z mojego teamu zraszowali, na rundę się wygrało. Ona nie ostatnia próbuje runda, walczyć o tego, także... O kurczę, no to chyba mamy GG. Wygląda na to, że... O nie! Nie daj kosy! O nie! Więc słuchajcie, Silvery wygrywają. Chyba był taki sam lub podobny wynik. Słuchajcie, jeżeli wiecie 400 lajków, to oczywiście w przyszłym tygodniu widzimy się na Silvery versus Goldy. No i dzięki Rea za wystąpienie. Dziękuję za zaproszenie.